Efektywne pozyskiwanie środków finansowych, bezpieczne zarządzanie inwestycjami oraz budowanie stabilności finansowej to główne tematy poradnika Dobrze inwestuj w dobro. W tej książce eksperci wyjaśniają praktykom zasady zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego. Oto zasada numer 4. Zapewnij warunki do działania organom kontroli wewnętrznej oraz ciałom doradczym. Podstawową funkcją organu kontroli wewnętrznej jest nadzór nad działalnością organizacji. Czyli mówiąc krótko, nadzór nad tym, co robi zarząd, nad podejmowanymi uchwałami, nad kwestiami finansowymi. To przekłada się na określone konsekwencje, chociażby z perspektywy opiniowania sprawozdań, chociażby z perspektywy udzielania absolutorium dla zarządu w przypadku końca kadencji. Członkowie stowarzyszenia na walnym zebraniu wybierają komisję rewizyjną, czyli de facto swoich przedstawicieli, którzy mają się właśnie tą działalnością kontrolną zajmować. Nieco inaczej jest w przypadku fundacji, bo tam mamy fundatora, mamy majątek, nie mamy członków fundacji i wówczas fundator, powołując Radę Fundacji, bo tak zazwyczaj się ten organ kontroli wewnętrznej nazywa, także stawia im określone zadania, a więc można powiedzieć, że w imieniu fundatora ta Rada Fundacji czuwa nad tym, żeby zarząd w sposób prawidłowy realizował postawione cele. Zapewnienie odpowiednich regulacji statutowych, przejrzystych, żeby można było uniknąć pewnych sporów kompetencyjnych pomiędzy organami, jest niezwykle istotne, czyli precyzyjne uregulowanie w statucie, czym komisja rewizyjna, czym ten organ kontroli wewnętrznej powinien się zajmować. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tworzeniu aktywnych i kompetentnych organów kontroli wewnętrznej oraz o tym, jak korzystać z pomocy ekspertów, to sięgnij po książkę Dobrze inwestuj w dobro oraz zajrzyj na stronę www.funduszwieczysty.pl.